Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w moim kolejnym vlogu. Dziś właśnie zdążyłam wrócić z pracy do domku. Tu sobie smażę warzywka na jutro do pracy. Takie warzyweczka. Nie wiem, czy też takie lubicie. Ja używam warzywka Fortexu. One są z taką przyprawą paprykowo-ziołową. Bardzo mi smakują. Są bardzo pyszne. Jeszcze się przywitajmy z moją piękną Lucilką, która sobie tutaj leżakuje. Leżakuje sobie, tak? Lucy? O Jezu! Chodź tu. Chodź tam. Chodź tam. Widzicie? Widzicie, gdy słodziak jest? Widzicie, jaki to słodziak? O Jezu! Mój majsterek siedzi w garażu i nagrywa dla Was filmik. Potem może go odwiedzimy. Zobaczymy, co tam u niego. Zobaczcie, co mi dzisiaj przyszło. Zamówiłam sobie maszynkę do mielenia mięsa. Był duży wybór maszynek elektrycznych. Niestety ja takiej nie chciałam, ponieważ nie chciałam, żeby mi zajmowała nie wiadomo ile czasu. Taka maszynka elektryczna, dlatego zamówiłam sobie taką standardową, starą maszynkę do mielenia mięsa, przykręcaną do blatu bądź do stolika. Jestem bardzo zadowolona, bo nie będę musiała pożyczać. Ja takie rzeczy robię od czasu do czasu, ale chciałam mieć swoją do robienia pierogów, krokiecików, dlatego sobie zakupiłam. Oczywiście krokieciki będą robione niebawem. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście nagram filmik, jak robię krokieciki. I u tego samego sprzedawcy kupiłam sobie takie coś. To jest tak zwany długopis do brwi. To niby miał być depilator, który nam depiluje włoski niepotrzebne na brwiach, a tak w zasadzie pod łukiem brwiowym. Ale z tego, co czytałam, to jest zwykła, tradycyjna maszynka do golenia, tylko elektryczna. Nie wiem, jak to działa, jeszcze tego nie otwierałam, ale powiem szczerze, że nie zawsze człowiek ma czas, żeby te malutkie, jakieś takie jasne włoski, które wyrastają nam pod brwiami, sobie powyrywać, dlatego kupiłam. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Później to przetestujemy, jak już Nikolkę odbiorę ze szkoły, pokażę Wam, jak to działa, bo sama jestem tego bardzo ciekawa. No i już odebrałam Nikolkę ze szkoły. Przywitaj się ładnie, Nikolka. Cześć. Idziemy do domku teraz coś zjeść i wyjdziemy na podwóreczko, tak? Mhm. Tak? Zmieścisz się? O, elegancko! O Jezu, czym tu tak śmierdzi? Jak sam. Przyszła się przywitać. Pocałuj mnie. Cześć. Cześć. Pa. Nie wiesz, że ona już z torebką? Już samochodem jeździ. Widzę. Co tam porabiasz? Jak stoję. Muszę włączyć. Ja do sklepu. Długo ci się tu zajdzie? Co? Teraz kończę. Już mi się nie chce.
A, rozumiem, że przyjdziesz półkę zamontować mi w szafie wreszcie. No powiedz, że tak. Nie! Narobiłem się. Tak. Ja sobie sama ją zaraz zacznę montować, naprawdę. Wezmę sobie wkręcić. Powiesz mi, że tym razem nie ma walentynek. Nie, ale nie chodzi o to. Ja zacznę sobie robić wszystko sama. Wszystko sama! Wszystko! I nie zagłuszył. Nicole! To jest the best piosenka. Ja po prostu ją uwielbiam. Oż ty! Coś się ostatnio zaczyna dziać mi w BMW-ce. Zaczyna mi coś klekotać z przodu pod maską. Sobcio już zaglądał, ale oczywiście nie wie, co tam może być. Słucham. Dzień dobry, dzień dobry. Przyjechałem do pracy. Przyjechał pan? To pan jest pan? Tak. I a propos samochodu, nie mamy pojęcia, co to może się dziać. Nie ukrywam, że troszkę się stresuję, bo ja codziennie robię ponad 100 km i tak trochę się waham i boję, czy mi się nie rozkraczy ten samochód gdzieś po drodze. Jakaś ty wspaniała córka! Nie dasz tatusiowi przerwać! Ty gdzie? Gdzie się zapuszczasz i o której wrócisz? Jak zwykle. O 3:00. Idę do klubu. Ja ci pójdę do klubu. Kluby pozamykane. Długo jeszcze? Bo tam półka na ciebie czeka. Za zawieszenie. Czekaj, otworzę sobie drzwi. Strasznie tu śmierdzi, wiesz? Trzeba tu przewietrzyć. Jak sami tym wszystkim. Co tu robi? Ja nie wybrudzę sobie koszuli. Gdzie się chcesz tu? Idę do ciebie tu. Tak. Syfiasto jest. Brudzisz się, tam jest pianka świeża. Co porabiasz? Ja nie wiem, co to jest, jakiś kawałek metalu. Pokaż. To jest chyba moja, to jest chyba moja część od samochodu, ta co mi nie działa teraz. Co to? Pianka. A tamto to wygląda jak lampka. Nocna. Ja to nawet nie wiem, co to jest wszystko. Dobra, koniec. A wiesz, ktoś mi dzisiaj taką mądrą rzecz powiedział. Co to może być u mnie w samochodzie, wiesz? A skąd wiesz? Że to może kunolis. Coś powiem. Taką dzisiaj usłyszałam odpowiedź w pracy. Moje koleżanki oglądają i mi tak to powiedziały. Może być. Że kunolis mi coś pogryzł. Albo kunolis, albo ta twoja sprężyna. Któraś pękło. No dobrze. Nie mam czasu na twoje wygłupy. Idę sobie od ciebie. Zupkę ci gotuję. Dzieciorem się twoim zajmuję. Same plusy. Trzymaj tak. Ucieka, nie. W tym futrze? Ale patrz, trzymam. W tym futrze to ubrudzę se futra tylko tutaj. Co na tym przekręciło się? Zostaw, odejdź. O Jezu, ale to odpada! To odpadnie. Dobrze, zostaw. Będzie się trzymał.
Jak ty naprawiasz tak mój samochód, to się nie dziwię, że coś tam strzela. Ich robocze. Dobra, lecę. Jak wyjdę i się tu nie pobrudzę, to będzie cud. Idziemy. Po odwiedzinach już. Jestem w domku. Postanowiłam otworzyć sobie tą golarkę. Nie wiem, jak to nazwać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to działa. Mężczyźni to mogą i włosy w nosie sobie może tym robić. Nie wiem. No powiem wam, że jest bardzo takie precyzyjne. No tak w kamerze to tak nie widać za bardzo. Mam nadzieję, że wygląda całkiem nieźle. Ale powiem wam, że działa to dosłownie chwilę. Tą głowicę ma bardzo ciepło. Nie wiem, kto mi się nie spali przy robieniu moich brwi. Ogromny minus to to, że tak strasznie głośno chodzi. Bardzo poręczne, malutkie, fajne do kosmetyczki, jak gdzieś wyjeżdżamy. Tak jak powiedziałam, jedyny minusik to tylko to, że naprawdę jest mega głośne. Koszt takiego urządzenia wynosił 19,99 zł.